Ej, dzień dobry, cześć i czołem, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam, witam. To słynna gadą za tym akwarystą, nie jestem pewien, powiem szczerze, bo starych person bardzo mało kojarzę, bardzo mało je tykałem. Wiem, że któraś dwójka miała wąsa tego akwaristę, czy akurat Innocent Sin, to głowy nie dam. Nie zdziwię się, jeżeli tak. I też planuję być kompletnie na ślepo, cześć sobie. Hello. W sumie teraz jak o tym myślę, to wejdę też na tak zwaną konfę, jeżeli byś chciał dołączyć, to śmiało zapraszam. Nie nalegam, ale jak chcesz, to nie ma problemu. Dobra, standardowo przejrzę sobie rzeczy w konfigu. Co my tu mamy? Message speed szybki, muzykę zmiksowaną. Słyszałem, że jest lepsza niż oryginalna, więc będę się trzymał zmiksowanej. Wolę raczej w tę stronę. Efekty dźwiękowe. Zawsze się zastanawiam, po cholerę efekty dźwiękowe są tak głośne. Czemu miałbym chcieć głośniej efekty dźwiękowe niż dobrą muzykę? Głosy. O mój Boże, czy to będzie miał dubbing? Dubbing w moich grach starszych niż Apokolodowcowa? Tak się da? Kursy memory na razie wyłączone. Jakby gdzie mi przeszkadzało, to zmienię. Katiny mogą być, odwrócenie kamery zawsze mnie denerwuje. Filmy niech będą na wide. Poziom trudności, czy to w ogóle pytanie? Data install. Aha, czyli nie mamy install data. No dobra, to i tak wierzę, że z tego, że bardzo intensywnie emuluję, to i tak będą w miarę szybkie loadingi. Będą, prawda? Nie może być tak źle, prawda? 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 Klasyczny gaj na hardzie. Słyszałem dwie wersje do tej pory. Pierwsza jest taka to, że Persona 2 to najtrudniejsza z person. Druga wersja jest taka, że Persona 2 to jest łatwą grą nawet na hardzie. Więc mam bardzo sprzeczne opinie i zaczynam się niepokoić o to, jak to będzie właściwie wyglądać. Cześć. Hello. Chyba muszę cię odrobinę ściszyć. Nie wiem, bo nie wiem z czego mnie słychać, bo ja teraz jestem na drugim po prostu, bo ja robię Genshina na innym koncie. Więc po prostu piję na chwilę. Tutaj kończę daily. Tak mi przykro, Michał. Tak mi przykro, że musisz sobie to robić. Nie, honestly, granie, samo robienie tego wszystkiego, znaczy, to nie jest... Znaczy, żeby nie było, ja się śmieję, tak, bo ja... Ja jestem z tych ludzi, którzy nie mają nic do gaczy jako takich, nie ani do mobilek, nie ani z gaczy. Bardziej rozpatruję to w kategoriach konkretnych tytułów, aniżeli powiedzmy całego gatunku, tak? Jeżeli gacza pozwala gaczowi grać za darmo i mieć wszystko za darmo, nie kazać mu płacić za rzeczy, to jest dla mnie absolutnie normalny gatunek, tak? To, że możesz sobie rolować lootboxy, nie znaczy, że gra z automatu jest zła, tak? Nie powiedziałbym, że, nie wiem, FIFA 23 jest okropną grą, bo masz karcioczki i tak dalej, tak? Znaczy, dla mnie problem jest ten, że z tego, co wiem, ta gra jest bardzo grindowata, więc gdybym zaczął grać w nią dłużej, to po prostu bym się wypalił, tak jak... Nie wypaliłbyś nie? się, bo żeby grindować, musiałbyś... wydawać kasy, żeby móc grindować. Musiałbym
Nie, ja wiem, jak to wygląda u mnie, bo ja grałem w... na telefonie, miałem rytmiczną gaczę z Hatsune Miku. Mhm. I w pewnym momencie złamało mnie to, że zdaję sobie sprawę, że ja wchodzę po prostu tylko po to, żeby odbębnić dzienne zadania i nara. I stwierdziłem, że to chuj, a nie granie. To tak się nie da żyć. A mnie nie żyje. Tu miałbym pewnie to samo. Jeżeli dzienne zadania dosłownie sprowadzają się do grania w grę, tak jakbyś normalnie grał i nie chciałbyś dłużej grać, no to czemu nie? Anyways, czemu? Czemu mogłem ustalić poziom trudności i jednocześnie każą mi wybrać przy nowej grze poziom trudności? Excuse me? Tak chyba często jest. Nie będę kwestionował. W każdym razie będę grał na hardzie. Jada, klasyczne wstęp, że wszystkie postacie są tak naprawdę kompletnym wytworem fikcji. Jak w najlepszej Danganronpie. Wszystkie postacie nie istnieją. Yep. Shinji to było 10 lat. O nie. Przepraszam, muszę się obudzić. Już nigdy się nie obudzę. Wakey, wakey. Czy gdzieś idziesz? Ten syf bez nas nie ruszy. Less Tagish student? Czy tam naprawdę był Less Tagish student? Tam gdzieś wcześniej był Less Tagish student. A, czy jest kolega Seba i kolega Sebacy? Tak. Bez obrazy, Sebastianie, żeby nie było. Nic nie powiesz, co? Nie lubię twojej twarzyczki. Myślę, że jesteś taki fajny, co? Ale z ciebie gorące gówno. O, tak. Tylko nie. Tylko niedosobne tłumaczenia. Tak mi dogadali, że aż Lavos się odezwał w tle. Stale, co jest z tobą? Tak, no, tak mi dogadali, że po prostu się złożyłem od samych słów. No, co mogę powiedzieć? Moją. Take my hand. Off to never land. Coś tu jest nie tak. On strasznie się poci. Może dlatego, że jest chuj gorąco. Gdzie ja jestem? Okej, dobra. Nie bój się mnie. Jam jest tobą. Tyś jest mną. O Boże. I am thou art me. We're a happy family. My na Steamie. Jak to było? O, tak, będziemy poważni, a personia, o. Oin the Serpent King as family. Dajcie wasz trójka, to wy te jeszcze robicie. Ostatni dzwonek już dawno temu wybił. Najbardziej normalnie wyglądający dyrektor. Yep. Przynajmniej nie jest to ten Blobfish. Nowy dyrektor przeniesiony ze szkoły San Hermelin. Był tam nienawidzony, ale w szkole 700 sióstr jest szanowany. Nie wiem, jak może być szanowany po tym, jak się zachowuje póki co, ale... Jak to, Fania? Tak jest, na chwilę idziemy do domu i zajmujemy się pracą domową. Dobra, idziemy. My też? Co, już to dajemy. Na razie. Ważne, że to zrozumiecie. Co za wspaniałe są te dzieciaki. Dzięki za pomoc. Ty też, nie strzelaj, co powiedziałem? Nie. Nope. Czemu się mnie nie słuchasz? To niewybaczalne. Ty, kim jesteś, w której klasie jesteś? Gadaj, mów natychmiast. A tak, stres na klasyczne nazwy i swoją postać. Nie, to chciałem powiedzieć, że tutaj chyba nie ma nazywanych postaci, ale najwyraźniej Gaz stwierdziła, że... zada bardzo szybko kłam, moim słowom. Raczej nie mam tendencji do nazywania przy pierwszych. Już sobie, co ja kłamię przy pierwszych? Przy pierwszych? Czy to nie jest tak, że ty zawsze nazywasz przy pierwszych? Czy to nie jest tak, że w sumie inne persony nie miały możliwości nazwania jakoś domyślnie postaci? Od trójki wydaje mi się, że miałeś na początku puste pola od razu. Chyba tak. Teraz w tym... Wiadomo, że są jakieś, powiedzmy, domyślne, które są zazwyczaj kojarzone z mangą czy z anime, które akurat już tam wyszło, tak? W czwórce i trójce teraz, jak chyba zmieniasz języki, to masz domyślne imiona. Oj, tak. I Atshin. Persona 5, ten Mamma Mia. Oj, tak. Makoto Yuki.
Cześć, Patku. No, Pokémon. Domyślne to dostałem, domyślne mi. To co, Yasuo? Ksywka. Yasuo? A Tachan. Sevik. Sevik. Coś ty mi kurwa zrobił. Doskonale. Jak się usuwa? A, opcja BS to najwyraźniej usuń. Rozumiem. No, backspace. Bullshit. Hasang. To będzie okropne. Jak to było? Persona 2 to bardzo poważna gra. Claim all, komisze zrobiłem, reziny zrobiłem, chyba wszystko zrobiłem na dzisiaj. Fantastycznie. Mam nadzieję, że Shin tego nie zobaczy, bo chyba umrze na zawał. Ach, powinienem powiedzieć, ty jesteś ten słuch, tym tyle słyszałem. Nie no, Shin powiedział, że dzisiaj go nie będzie, więc spodziewam się go gdzieś za godzinkę. Czyli spodziewasz się, że będzie za 5 minut? Ja tylko szybko przełączę sobie konta, to szybkie z dwu. Aha, i w sumie wezmę też tobie ten, znaczy w sumie tobie ogólnie wrzucę ten na kanał streamowanie, żebyście mogli widzieć potencjalnie, jakby Shin też przyszedł. Jeżeli to, co wyczuwałem w korytarzach, to było ty, to ma to sens. To jest się tak problematyczne, jak głoszą plotki. Ha, a dam ci spokój. On niedługo cię poprowadzi. Ciesz się pozostałymi chwilami swojej młodości. Taka młodość, że aż mam motocykl. Chciałbym mieć w liceum motocykl. Bo zakładam, że to liceum. Przynajmniej tak wygląda. O, wygląda to, że miałeś kiepski czas, ale dyrektor Hany jest wspaniałym człowiekiem, więc lepiej się go słuchaj. Czy mogę się nie słuchać kogoś, kto ewidentnie wygląda strasznie sassy? No i jestem z powrotem. Nie możesz tak na mnie gapić. Wszystko przeszkadza ci, że pani Sayako cię szuka. Unikałeś ostatnio wizyty poradniczych. Doradztwa! Oj, tak, tak. Nie, no doradztwa finansowego nigdy nie unikam. No proszę was. Gdzie już w życiu? Chciałem gonić się za to wprost do twojego domu. Lepiej się do niej udaj. Okej. Okay. Ale zapierdala. Czy możemy biegać? Nie, no w sumie już biegałem wystarczająco szybko. Zajmujesz się swoim własnym motorem. Prawda to co ja? Gada też plotki były prawdziwe, jeżeli chodzi o to, jak grać sobie z maszynami. Mój własny motor. Yep. Trochę mi się marzyło przez jakiś czas mieć własny jakiś motocykl, tylko jednocześnie bałbym się trochę na nim jeździć, mam wrażenie, jezu, ale zapierdala. Czy istnieje jakaś opcja nie biegania tak szybko? O mój Boże. Właśnie wpadłem na coś najgorszego, co mogło być. Ha? Tak, ja mam mapę z kwadracikami. Nie, nie. Trzeba każdy uzupełnić. Każdy. O Boże. Toś to stuprocentowo znana też jako Achigma. O nie, no na. Jeszcze spójrz, to nie jest tak, że nawet muszę to jakoś specjalnie otwierać, to po prostu mapa się wyświetla w rogu nawet. E, to jest w sumie całkiem spoko opcja. To jest całkiem spoko opcja, ale jednocześnie nie da się nie wypełniać. O nie. Przyzwyczajenie z Persony Kiroi z Ethan Odyssey. Czemu oni to zrobili? Nie wiem, ale będę narzekał, nie będę narzekał. Witam i będę narzekać, jak zobaczę, że idę po jeden kwadracik, kiedy zgubiłem 50 km wcześniej. Ole, tak się podzielać Karin. A ta dziewczyna, która zajmuje się szkolną gazetką, zna wiele plotek. Mówią o niej siewczyni plotek, więc myślałem, że wie coś o klątwie. Może udała się do Peace Dinner? Plotki. Cześć, Olga. Siema. I to się dziwne imię.
No to... Jezu, to jest moje gazło. Moje gazło dzisiaj absolutnie mi siada. Zresztą nie jest to jedyna rzecz, która mi dzisiaj siada, ale to inna sprawa. Gardłology is sitting. Yep. Nazwa Sumado pochodzi od Playa, ta szkoła została nazwana po tych 7 siostrach. Ta nazwa jest tak długa, że po prostu zacząłem umówić nas siódemka. Podoba mi się nasz emblemat, ale jak dowiedziałem się, że jest przeklęty, to już zupełnie inna sprawa. To jest w sumie tak, jak ten... Nie jest w sumie chyba niczym dziwnym skracanie do numerków. No tak, tylko... Tylko to jest Seven Sisters, więc jakby... No tak, tylko tutaj powiedzmy jest to bardziej nazwa szkoły, a nie tak jak u nas mamy numerowane po prostu, tak? U nas jest ten, u nas jest w Płocku mamy trzecie, od trzeciego liceum ogólnokształcącego mamy... Cześć, Sylwia. ...od liceum imienia Stanisława Machowskiego, więc te są po prostu... Nie, to u nas w Olsztynie pamiętam, że... U nas w Olsztynie pamiętam, że praktycznie wszystkie litera były nazywane na zasadzie tam, nie wiem, jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. Zgadnij, jeżeli była jakaś taka szkoła techniczna, to była to, nie wiem, budowlanka i tak dalej, tak? Elektryk. Sewika gorzej słychać. Dobrze, już dobrze, zacan 200%. Bo może po prostu miałem wtedy inne ustawienia mikrofonu na tamtym tem. Cześć, Wilcze, ale Sewik na początku streama był dla mnie za głośno, więc go ściszyłem na 100%. Po czym teraz ludzie zaczęli mówić, że jest cicho, więc go podbiłem z powrotem do 200 i... Spokojnie, już jest wszystko okej. Okay. Jak idą Meguminy, wybuchają. jeżeli masz na myśli moje Megameny, to ja nie tkałem Megameny w jakiś czas. A jeżeli masz na myśli Sewikowe, to jego pytać. Ja teraz gram w Armored Core, come on. in before macie na myśli Armored Core jako Megamena? Z jakiegoś przeklętego powodu? Nie, chyba. No, ma na myśli są. To za duży skok na moje dzisiejsze myślenie. Przepraszam najmocniej. Personka została dosłownie zaczęta. Gram w nią kompletnie na ślepo, więc nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. O co chodzi? Ale to całkiem dziwne. Zawsze był drugorzędny, a teraz nagle zwala ich znów. Ktoś z takimi refleksami jak ty spoko, ale on nigdy nawet nie ćwiczy. Nie wiem, wszepił sobie jakiś cyberimplanty czy coś. Nie wiedziałem, że grałem w Cyberpunka 2077. Wake the fuck up, samurai. A Persona 2 kiedy była? 2000? Czy 99 nawet? Wiem, że gra jest naprawdę stara już jako taka. Nic nie zaszkodzi, szybko sprawdzić. 99, dobrze kojarzyłem. O kurwa. Co tam? Google wciąż się popisuje, widzę. A? Atlus, Shin Megami Tensei Persona 2, niewinne grzechu. Niewinny grzechu. Niewinne grzechu, to jest jeszcze gorsze. Beautiful. God bless Google. Grzechu był niewinny. Nam... wersje, w których działo się zupełnie inaczej. Wiesz, mam miejsce w podstawowym składzie. Też nie będę mówić o mnie, że grzeje ławę. Wielkie ligi, nadchodzę. Czekam na grupy. Oj, tak, grupy na Wolcach. Też na nie czekam. A nie czekaj, na tych Wolcach nie będzie grup. Janusz Wąsaty srał na okoliczne góry, więc oczywiście się, że był winny. Był winny, a nawet odstowy. Tak, jest mi przykro za to, co mówię. Aż do bezpieczeństwa, zobaczyłem, czy ich nie wyszedł. Nie, spokojnie, mnie jest bardzo trudno złamać. Cześć, samuraju. Kopium, cześć, samuraju. Co to za Persona 2 zaskoczenia? Mówiłem ostatnio na Badbotnie, że będę robił Persona albo Pokémony, jedno z dwojga. Miałem silne zawahanie, czy będę dzisiaj robił, bo jestem odrobinę pod pogodą, jak to się ładnie po angielsku mówi. Ale nie jest tak, że najwyżej szybciej skończymy. Under the water?
Ja nie siedzę na Bloodborne. To też jest opcja. I mean, biorąc pod uwagę, jak nieregularny miałem streamy ostatnio, to też nie miałem za bardzo jak zapowiedzieć. Teraz planuję wrócić do tego, żeby streamy były bardziej regularne, bo wróciłem na pierwszą zmianę i mogę streamować. Więc żeby nie było, póki są ludzie, to powiem, że w środę będzie SMT z powrotem. Let's go! Ale Rompa chyba wciąż jutro, to? A, Rompa, tak. Nie będę już tutaj zmieniał, zwłaszcza, że Rompa, wiesz, zmierza powoli, bo powoli, ale zmierza ku końcowi. Mi to też bez różnicy, czy czwartek, czy niedziela, biorąc pod uwagę, że mój grafik jest ruchomy, to nawet wydaje mi się, że te bardziej wspólne rzeczy łatwiej jest robić ten w niedzielę, tak na stałe. Oczywiście, wiadomo, zależnie od tego, jak tobie to wypada i potencjalnie inne jakieś serie z Marcinem czy coś. Aha. O, ten Pipe Wagon. Ukradnij trochę bematom, tym Wizom z litem Kas. Ja mam ich przeklinać, czy co? Podobno sprawia, że osoby, które je noszą, nie zostaną przeklęte. Ja to wszyscy mówię o klątwach jakiś. Myślisz, że w tym roku się Rompę skończy? Jest prawdopodobne. Jest szansa, ale raczej nie przed rocznicą. Przy czym nie wiem, jak długi jest ostatni rozdział, więc... Bo... O ostatnim rozdziale wiem mniej więcej, co tam się dzieje, ale nie wiem, jak to on wygląda gameplayowo. Czy jest plan robić się tutaj pan Zonga 2? Czy jest robić pan? Jest tylko nie od razu. Jest robić plan, let's fucking go. I'm under the water, a nawet under the water. A wiesz, jestem oni są okropni. Nie wiem, co do samego naszego widoku. Nie możemy sami ich zdobyć. Czyli... Jak rozumiem, musimy wykorzystać jakiegoś frejera, który da się wykorzystać, nie? O, wreszcie mam chłopaka, o, jest super fajny. Czytanie o tym, jak to ktoś tutaj z nas drugą połówkę. Słuchaj, senpai, słyszałem, że Majtoszew cię ściga. Pewnie poradziłby sobie z nim jedną ręką. Plotki głoszą, że pobiłeś dziesiątki dani w gimnazjum, więc... Czym jest Pantsless People? Czy ja chcę wiedzieć? Pantsless People? Nie chcę. Risa? Risa? W każdym razie, póki co wychodzi na to, że jesteśmy jakimś absolutnym gigaszefem. Nie wiem jak, ale na to wychodzi. Kwadraciki. Wszystkie kwadraciki. Muszę też jakoś znaleźć chyba jakąś opcję, czy da się biegać albo nie biegać. O mój Boże, nie mogę kwadraciku, bo chłop to sobie. A nie, ważne, jak z nim pogadam, to jest okej. Okay. Czy słyszałeś o Joker Game, w którym ostatnio ludzie grają? Plotka głosi, że jeżeli w nią zagrasz, to twoje marzenia się spełniają. Może powinien spróbować. Swadego, to tam szukasz kogoś? Pani Starka? Gaci na wacie. Gacia? Jak tam twoja gacia? Morgacia? Morgacia? Dobrze, wszystko dobrze. Najlepiej byłeś z tempo! Teraz gacz w gacze z mechami, a nie czekaj. Widziałem schodów chwilę temu. Może iść na drugim piętrze? Okej, czyli czas wyjść wszystko poza drugim piętrem. Wszystkie kwadraty. Powiedz, ta szkoła jest duża. Joker gra to jakoś trzy części później. Mniej więcej. Nie mogę zaprzeczyć. Mam nadzieję, że tutaj przynajmniej nikt nie będzie nam mówił, że o, idź spać. Więcej kwadratów. Muszę zobaczyć, czy są jakieś konsolki i przyzwyczaić się, że menu jest pod tym, pod kwadratem. A tutaj są tylko te same konsolki, które mieliśmy. Battle settings. O nie, spoilery, że będziemy mieli walki. O nie, spoilery, że będziemy mieli persony w personie. Nie. Jak to możliwe? Jak to się mogło stać? A jak ten, jak chodzę krzyżakiem, to chodzę. A jak chodzę analogiem, to biegam. Dobrze wiedzieć.
Dziwny trochę mechanizm, ale niech będzie. Naciąg typu majty z dupka. Och, Jezu. To prawie jak Nipple Twister. Podoba cię zobaczyć panie Sayako Suo-senpai? Szkoda cię, panie się iść jej poszukać. A czy mogę nie? Czy mogę sobie iść? Yasuo jest taki sławny. Yep. Znany. Jesteśmy, poważany. Jesteśmy 100% gigaczadem, ewidentnie. 100% Hasagi. A może tędy mogę wyjść? Nope. Niestety nie jesteśmy na tyle gigaczadem, żebyśmy mogli olać panią Sayako. Bywa i tak. Całe moje marzenia poszły się jebać. Ale spójrz, tutaj mogę wyjść. Ej, to co ja? Słyszałeś tą plotkę, że posąg dyrektora sam się rusza? Lubię go, ale to naprawdę przerażające. Czy Protaga wy nazwaliście, czy on ma jakieś swoje kanon imię? Można nazwać się Protaga, domyślnie był Tatsuya Suo i zmieniłem mu ksywkę na Yasuo. Bo właśnie. Za namową. Bo no Tatsuya Suo. Jak już mówiłem, za namową. Znaczy za namową, sugestią. Za poradą. Za doradztwem finansowym, tak. Jak ludzie zobaczą, że to Yasuo, to natychmiast się zlecą i będę zarabiał grube miliony. Doskonale. A gdyby zaczęła się ruszać, to bym ją zwaliła, ale nie za to mnie źle. To nie tak, że go nienawidzę, po prostu jest irytujący, wkurzający i jest naprawdę świetny. Tak mi się ta ze sobą gryzie, ale co ja się znam? Okej, nie gadam z nim. Pani Dana uczyła tu od 11 lat, prawda? Zawsze mówi dziwne rzeczy, ale ostatnio denerwuje się jakoś wyrocznią. Za rok będę narodowo Kordiana czytać, ta. To jest ta lektura, to był niezły trip. Yep. Większe rzeczy z tej epoki to był spory trip. Akira mama mia o nie. Jak łatwo sprowokować się cały fanbase. Jeszcze lepiej wywołać jednocześnie połączenie imion protagonistów, nasz protagonisty z trójki. A, dzisiaj też nie było wielkich zmian. Zwyczajny dziwny magnetyzm. Mam nadzieję, że zostanie tych przez cały miesiąc. Maja, pani idealna Okamura. Nauczycielka historii Japonii. Zajmuje się klasą Lizy. Zdaje się też prowadzić jakieś niezależne badania. Jesteś uczniem pani Sayako. Nie zbierze się za bardzo do kamienia Naruto. Nie wiemy, jaki ma wpływ na ludzi. To jest ten kamień. Yep. Megalit wykopany, kiedy szkoła została odbudowana. Zrobiony z amatytu? Czy jak byś to nie tłumaczyło? I posiada niezwyczajny magnetyzm. Plotka głosi, że jest kamieniem ochronnym, w którym boss i istnienie Hiremon zapieczętował złego demona na Ratohotefu. To jest ta skała z JoJo z partu czwartego. Angelo Rock. O nie. Będę udawał, że wiem o co chodzi, ale tak naprawdę nie wiem o co chodzi, bo nie oglądałem ani nie czytałem partu czwartego. Ale o dobrze. Nie. Anyway. Nie w tę stronę. Schody były po drugiej stronie. Chat Ziodine Cook. Oj, tak. Ziodine w tym, w arenie. Oj, tak. O nie. Si. Opowiedz coś najgorszego? Sebi? Nie, o Boże. Schody mają dwie kratki. Ja widzę te schody! Czy one mi się nie zaliczyły? Nie! Okej, zaliczyły się. Uff. To imię faktu, schody mają dwie kratki i będę musiał każdą z nich zwiedzać, bo będzie mnie to trygerować. Nie mogę tego tak zostawić, przepraszam najmocniej. Cała wielka szkoła do zwiedzenia. Dota. O. Czemu w śmietniku leżą antidota? To są te. Nie wiem, może ktoś wyrzucił leki przeterminowane? Obawiam się, że jakby to były przeterminowane, to by miały zupełnie odwrotny skutek. Znaczy ja wiem, że Tatsuya to gigaczat, nie przejmuje się terminami ważności w ogóle, ale mimo wszystko.
wiesz, dla Tatsui może to jest jedyny środek, który kopie wystarczająco mocno. Okej, do klasy drugiej wejść nie możemy. Fajna czyjowa muzyka tu leci. Taka spokojna, niestresująca. W moim typie. Nice. Dopóki jeszcze można, to niech będzie spokojnie. No, czyli my jesteśmy w trzecim roku ewidentnie, skoro drugoklasiści mówią do nas senpai. Aha. Co, senpai widziałeś? Może Lizę? Szukała cię imię w Liz, więc mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Tak, wiem, o co chodzi i planuję mieć na to kompletnie wyjebane. Jak prawdziwy gigachat? Mam Ishibato, uczennica klasy drugiej w siódemce, ksywka Szeba. Zobaczcie, czy macie z Lisów i z Micho. Cześć, Micho. Cześć, Micho. Jest najspokojniejsza z całej jo, a propos Micho, właśnie Graphics Legacy Collection 2, tak mi przykro. Nice. Znaczy nie, no, nie wiem, nice. Najgorsze ma już ze sobą, bo mówił, że ich 7 skończy. Okej. Okay. Nie może więc nie jest byt osy. Naprawdę cię lubię, ale jesteś wobec niej taki chłodny. Jeżeli będziesz przez siebie płakać, to będę zmuszona podjąć się czynów. Cold is the void. Trzeba mas, jeżeli Lisa będzie przez ciebie płakać, to ja też będę płakać. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Oh no. A nie. Anyway. Michał Gishima, uczennica klasy drugiej w siódemce. Ksywka Micho. Kurwa, Hicho. Zawsze trzyma się z Lizą i mami. Jest najbardziej DC całej trójki. Najbardziej pon. Najbardziej pon. Yep. Lisa umie rozmawiać w wielu językach. Po angielsku i po japońsku, nawet po chińsku. Po w kantońskim dialekcie. Ale jest kompletnie wyluzowana i w ogóle. Nasza taka te dwa noski biomazaki. Ty Lisa byście naprawdę świetnie pasowali do siebie. Lisa. Czy mogę mieć cokolwiek w tej kwestii do powiedzenia? Lisa, nah. Lisa the Painful? Kantoński, ktoś w ogóle tego używa? Podejrzewam, że tak. Nie śledziłem, znaczy nie śledziłem, nie interesowałem się nigdy tym aż tak bardzo, ale nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszę o tej odmianie języka. Wydaje mi się, że jest on używany i to nie jakoś tak kompletnie tylko to i ówdzie. No, ja też słyszę okresowo o tym, że ten kantonis. Aha. A, powinna związać się z kimś z Lisą Kasnet, jeżeli był brzydki. Miałby wtedy szansę dostać kiedyś tych emblematów odrzucających klątwy. A, nie wiesz? Co oni mają z tymi klątwami? What the heck? Nie wiem, podobno nasz emblemat jest przeklęty, a ten, który mają w Lisą Kas, wręcz przeciwnie, odrzuca od siebie zło. I dodatkowo nasze reputacje się zamieniły. Czemu ludzie tak wierzą w jakieś losowe plotki? Jesteśmy w takim bardzo przesądnym państwie, I guess. Czemu ten chłop wygląda, jakby miał na młodej gasie założone? A nie, to bandaże, okej. Okay. Czy ty i Lisa jesteście więcej niż przyjaciółmi? Jeśli tak, to jestem... Masz takie szczęście, jest tak zazdrosny. Lisa jest kandydatką na... Miss Siódemki, nie możesz jej zagadać dla siebie, bo co? Znaczy, nie zamierzam, ale czemu co ty różnie z bandażami jedzą? Szukasz pani Sayaka Senpai? Widziałem ją w korytarzu na tym piętrze. Nie widziałeś jej? Nie? Jezu, przez chwilę usłyszałem Sayaka Senpai i byłem trochę przerażony. Sasa, jeżeli zacznę mówić specjalnie na Sayaka Sayaka, to dum. Nie! Nie rób mi tego. Nasza redaktor Kozini wycija, wbiegła mówiąc, że chce zbadać tą plotkę o klątwie. Czekaj, też z niej nie ma. Kozini mówiła, że planuje przeprowadzić wywiad z uczniami z Elitą Kas. Tak się martwię. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Też mam taką nadzieję. Nie życzę nikomu źle. Jeszcze. Jeszcze? Złota zasada. Dopóki ktoś nie sprawi, że miałbym komuś życzyć źle, to nie mam powodu, żebym mógł życzyć źle. Ale niech no tylko ktoś da mi powód.
Soul Senpai, czy jesteście razem z Lisą? Słyszałem, że tak mówi w ogóle. Czemu... Cześć, Geralt. Czemu jesteśmy wiązani z ludźmi poza naszymi pecami? Jest jakaś nowa piosenka, która weszła jako prequel do trójki. Gdzieś takie plotki mi doszły. Ludzie odkopali jakiś starowity kod źródłowy i wydali go jako nową grę. Wersja beta Persony 3. Alfa. I nawet ten. Nawet dziś widziałem, że jest jeszcze prequel do tego i sequel do tego. To jest dopiero szaleństwo. Tyle gier, które mogły wyjść, a nie zostały nigdy wydane. Niesamowite. A nie? Dobrze, że Persona 3 istnieje. Yep. W ogóle dziwne, że nastaje trójka przez co? Może mieli aż tyle w planach, że potem już stwierdzili, że nie, no, nie będziemy zmieniać, tylko będzie po prostu Persona 3. Taki przecież są Gwiezdne Wojny 4, które wyszły jako pierwsze. Pani Sojako, widziałem ją na górze chwilę temu, jest na trzecim piętrze. Wow! Za pani Sojako, o, jestem na 273 piętrze Tartarusa. Jestem na 666 piętrze. Czemu to jest tyle ludzi w bandażach pomocy? A, nie wiesz kim jestem, co? Zrobię dobrze, mogę być najbardziej uroczą dziewczyną na świecie. Ale jestem tylko brzydkim kaczątkiem. Może tak samo jestem Jokerem. Wiesz, w końcu nosi maskę, nikt nie widział jego twarzy. A nikt się nie przejmował, kim jestem, nie założyłem maski. Nobody cared who I was until I put on the mask. Uczniowie tę Kasugayama w Hiyasace nienawidzą nas. Dlatego, że nie są nawet blisko nas, jeżeli chodzi o popularność, oceny czy umiejętności sportowe. Dlatego też dokuczają część naszych studentów, co za durnie. Dlatego mówią na nich w skrócie liceum chaos. Liceum of Kans. Liceum sponsorowane przez szpital w Finlandii. I nagle z jakiegoś niewyjaśnionego powodu mój stream się zakończył. Bomba atomowa na twój stream. Mój kanał zleciał, bo zostało powiedziane słowo zaczynające się na K, a kończę się na IS. Witaj, słowo senpai. Minęło trochę czasu, odkąd siostra Anna senpai z swojej klasy odeszła ze szkoły. Przybyłam do siódemki, bo bardzo szanowałem. A kiedy ustanowiłem nowy rekord w spięcie litera lisek, była tak podekscytowana. Ale wtedy jedna siostra. Nie powinna tak płakać, a? Powinnam dbać o jej buty do biegania. Cześć, Tate. Cześć, Hello. Tate. Grand Zero? Czemu Grand Zero? Bo to jest jakby... To jest Grand Zero pewnie, a Eternal Punishment to jest Phantom Pain? Tak rozumiem? Czy to nie jest tak, że Grand Zero to był jakiś bardzo krótki ten? Był. Myślę, że to po prostu takie, że o część pierwsza, część druga chyba pod tym kątem. Znaczy domyślam się. Pod kątem długości. Domyślam się, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że ten, że po prostu to jest bardzo, nie bardzo niefortunne porównanie. Ciekawe, że to prawda, w czasie Joker Game. Słyszałem od znajomego, Słyszałem, że znajomego podbił sobie ocenę tą metodą. Jeżeli to może zrobić takie cuda, to może najstarszy też wyleczy się tę chorobę. Jaką chorobę? Liżmę? Kospę? Szkarlatynę. Wyjaśnię odrobinę mema, graliśmy w Elden Ringa i uznaliśmy, że Scarlet to szkarlatyna. No to jest dosłownie to! Yep. No będę więcej to. Hold up. Alright. To są... O, można kręcić kamerą, let's go. To są drzwi, których nie widać na mapie. Może dlatego, że nie mogę tu wejść? Na. To nie może być to. Znacznie gorsze jest to, że widzę jeszcze kolejne kratki do odkrycia. O nie. Ciekawe, czy tutaj też znajdę jakieś wspaniałe leki? Nie, tym razem.
O, naprawdę. Ten Joker cały cię trochę sprawił, że jesteś mądrzejszy i przez to twierdzi, że nie oszukiwałeś, tak? To w jaki sposób oszukiwałeś? To dyskryminacja. Moje oceny wcześniej było okropne, ale to jest nie w porządku. Naprawdę nie oszukiwałbym. Zostałem odrodzony. Jestem w stanie podać 100 tysięcy kolejnych cyfr tu i teraz. A proszę, śmiało. Okej. Okay. Atak P3, 4... Before będą tak stać całą grę. O kurwa. Absolutny czat to robi. O mój Boże. Z każdą chwilą jest coraz więcej wykrzykników. O, miał być 100 tysięcy. No, to jest oszustwo. O, doprawdy. Ekstremalne oszustwo. O, doprawdy. Jestem nauczycielem angielskiego, więc nie wiem, co jestem taki rozumiewającego. To jeszcze raz, jak oszukiwałeś na sprawdzianie? Wow. 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 Co jest tu? Szukasz pani Tojeko? O, bardzo się cieszę. Wiesz, jesteś gotów udać się na porady? Widziałem, jak pani Tojeko udawałaś na trzecie piętro. Może poszła sprawić twoją klasę. Wreszcie udasz się na poradztwo, co? Ale się cieszę. Doradztwo finansowe, dla pana Tatsuriczeka. Tutaj już niestety nie znajdziemy lewych leków. Najwyraźniej. No niestety, nie w każdym... Nie każdy towar trzepie Tatsuje Suo w ten sam sposób. Yep. Przysięgam, te kwadraciki będą moją klątwą. No. Nie mogę ich zostawić. Co gorsza. To będzie twoje wieczne skaranie. Tych schodów też nie mogę zostawić. Czyli na każde piętro muszę wchodzić po jakieś dwa razy. Infor, nie wiem, od kompletności mapy zależy jakiś true ending. Nie, no wątpię. In before. To jest takie unless. Biorę dyrektora, czy na pewno chciałem tu wchodzić? A, to kurwa lutnie. A z drugiej strony nie ma to dyrektora, więc... A, to tylko ty, nie stasz mi tak. Szukam tej maski. Musi gdzieś tutaj być. Gadająca maska. Czy jest ona kamienną maską? Ostatnio razem, kiedy przyszedłem tutaj posprzątać, dyrektor... Mam o to coś o tej masce. Pewnie coś ukrywa. Biorąc pod uwagę, jak zachowuje się i wygląda ten dyrektor, to jest spora szansa. Ciekawe, ile mniej aż dojdziemy do faktycznego gameplayu. Czy implikujesz, że zwiedzanie kratek i gadanie ze studentami to nie jest faktyczny gameplay? Czy persona dla ciebie to tylko walki? Jeżeli tak, to mam dla ciebie zawieści, bo jesteśmy na dobrej drodze, żeby dzisiaj nie było żadnej walki. Chyba. A jeżeli będzie dzisiaj jakakolwiek walka, to patrzę na twoje 20 HP i zaczynam się jeszcze bardziej martwić. Co ja słabuło, haha! No nie wiem, wszyscy twierdzą, że jesteśmy takim gigaczadem, że... Persona to nie walki, tylko dating sim. No właśnie, chyba nawet ponie. Nie, no jest Lisa przecież, z którą jest protak sfatany. Oj tak, Lisa the painful. Wszystkie kwadraty. Aczkolwiek zaraz będziemy musieli wejść do naszej sali. Hello. Oho, czy nie jestem piękna? Nie. Za każdym razem widzę takie różne gadanie, takie nope. W tym roku na pewno zostanę wybrany jako mit siódemki. Nie pozwolę, żeby ta zagraniczna sukwa Elisa mnie pokonała. O, ksenofobia. W moim japońskim społeczeństwie, zwłaszcza wczesnego XXI wieku? Naaaaa! Yoko? Yoko, Taro? Czego chcesz? Zaczynasz mieć wątpliwości co do tego, czy warto było mnie odrzucać? A zmarzę ten uśmieszek z twojej twarzy i sprawię, że zaczniesz żałować tego, co zrobiłeś. Biorąc pod uwagę jej charakter, to ani trochę nie żałuję.
This man dispenses the sadness compared to him, you are nothing. Co ci właśnie stało? Jestem taka zdecydowana przez to klątwę, ale patrz na Yoko. Pamiętasz ta dziewczyna, którą odrzuciłeś? Nie, ja nic nie pamiętam. Tak, stała się bardziej urocza. Co się dzieje? To ten cały Joker? Czy ona gra w Joker Game? To Joker Game wydaje się coraz bardziej ciekawe. Co taki uczeń ma bandaż, musi to być Kamoshida? Dyrektor zdaje się w Kamoshida Light póki co. Pamiętasz tą dziewczynę, Anna Yoshi, która rzuciła szkołę? Widziałem ją niedawno koło klubu. To jest naprawdę okropnymi ludźmi. Z jej oczu patrzyło zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy była w ekipie atletycznej. Zdawała się martwa w środku. Jest naprawdę w kiepskim stanie. Tak zwany living failure. Uff. Ej, to co ja? Znasz tą blondynkę Lisę z drugiej strony, która znowu chodzi? Szkoda cię. Czy napadaj z Amerykanką? Krzyczy losowe w chińskie słowa i jest dziwna, ale... no fajnie było mieć tę blondynkę jako dziewczynę. Zadawałbym na niej, gdybym był tobą. Póki co zdaje się, że ona do mnie zadawa, więc nie potrzebuje w drugą stronę. Wyobraź sobie, że tak ten mijać się po prostu z Lisą i tak Tatsuya schodzi. Tak, o, Lisa była na pierwszym piętrze. O, Lisa poszła teraz na trzecie piętro. O, nie, anyway. W ogóle całkiem zabawne, jak bardzo Japończycy marfią na punkcie tego, że o, blond włosy, takie fajne i w ogóle. Jakby zdaję sobie sprawę, że taki naturalny Japończyk nie będzie miał blond włosów, ale to wciąż jest takie dane trochę egzotyczne. Aha. Ej, to co ja? Słyszałem podkę, że najfajniejsze jest to, żeby prowadzić z nami wywiad. Prawda to? Chcę po prostu z sobą pogadać. Jesteś popularny wśród dziewczyn, nawet w innych szkołach. Uważaj na zazdrośników, co? A, w sumie i tak dobrze walczysz. Moje 20 HP z tym się kłóci. Chyba, że wszyscy biją mi za 1 albo za 0. No właśnie, to może być rzeczą. U nas niebieskie włosy są egzotyczne, a niebieskie włosy nie są naturalne, generalnie bym powiedział. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale... Nie kojarzę, żebym widział naturalne niebieskie włosy. Nawet jakieś granatowe. Szukasz pani Sayako? Szła tym korytarzem chwilę temu, nie widziałeś jej? Nie. Monka S? Karyny mają naturalne... Tak, tak, oczywiście. A w drugą stronę jeszcze mogę iść. Doskonale. Cały czas się nie mogę przyzwyczaić, że możesz biegać ten. Analogię ma tak wolniej biegać krzyżakiem. To jest. Jestem za bardzo przyzwyczajony, że jak masz bieganie, to jest pod tym. Albo pod wychyleniem analoga, albo. A nie, tutaj też jest pod wychyleniem analoga. Albo pod osobnym przyciskiem. No właśnie, co ten kolega mógł mi powiedzieć? Ej, to co ja słyszałem, że Gacioszew z Lisem Kas cię szuka? No, jesteś całkiem silny, ale i tak powinieneś uważać. Pani Sayaki. Tak, szukam pani Sayaki, specjalnie dla Sybika, który jest z nami. Atrakcja wieczoru. Pani Sayaka. I jej egzekucja. Let's fucking go. Super Sayaka 2. Bujaka Sayaka. Sayaka, Sayaka, 6-1. Podobno osoba, która przeklała nasz emblemat, musiała być uczniem liceum KAS. No wiesz, to prawda? W każdym razie, tam szukasz kogoś? Tak, tej łajdy, która mnie ciągle unika, podobno nie szuka jednocześnie. Szukasz pani Sayako, tak? Mówię jej, żeby cię poszukała przy motocyklach. Pani wciąż tam... Oh no. Oh no. Before ktoś jej powiedział, że a, bo widzieliśmy Tatsuya na górnym piętrze. Właśnie o tym mówiłem. O nie. Jakie newsy mnie czekają w tym miesiącu, czy ja chcę wiedzieć? Coś się dzieje we wrześniu? Madoka newsy. O, 1000 jenów w śmietniku. Mało ktoś zostawił 3 dechy w śmietniku.
Czy tam 4 dychy? Nigdy nie pamiętam kursu. No i może jakiś bully wyrzucił po prostu portfel czy iść do śmietnika. W Madocie też jest cała jaka. Ej, w sumie. Ja tak o tym wspominasz. O, już wiem, czego nigdy nie obejrzę. O, nie ta sajaka. No, nie ta sajaka. No. Ta zajm... Wszystko podjebane z innych gier. Czekaj, actually. Actually. I jeżeli chcemy się bardzo zaczepiać. Kiedy wszedł Innocent Sin na PSP? W 2011. Stranger Things już w 2009. Jemu chodziło o Reduxa! Halo! Reduxa Stranger Things. What the fuck, mate? O, Innocent Sin to na PSP, oczywiście. Żeby nie było śmieszkowej teraz, ale nie wiem, jak to dokładnie wyglądało. Niewinne grzechu. Dobra, chyba tamten miałem wyjść. W zwykłym Saint Jenny też to było. No pytanie, czy to było w oryginalnym tym. Kurwa, daj mi wyjść! Let me out! Zaraz się nigdy nic nie zacznę zastanawiać, kiedy ja wychodziłem. Zawsze mnie bawiło, jak we wszelkiej maści RPGach, nie RPGach można było właśnie ten. Można było znajdywać losowe rzeczy w tak dziwnych miejscach. Sztampa gatunku. Yep. Mało tytułów kojarzę, gdzie te właśnie jakieś takie skrzynki, dropy i tak dalej były kompletnie naturalne. Musiałbym naprawdę się poważnie zastanowić. Bo tak to większość gier, nawet jeżeli powiedzmy będzie miała ten... A, któż to? Nawet jeżeli będzie miała powiedzmy dropy z przecinków, jakieś takie miała normalne, to i tak będzie miała skrzynki losowe w dziwnych miejscach. Ile było ich jeszcze raz Quintessential Quintuples? Gdyby tylko nazwa wskazywała, ile mogło ich tam być, co nie? Ile mogło być sióstr pięcioraczek? Jak myślisz? Jak sądzisz? Myślę, że mogło być ich 7, tak jak w czterech było króli. Nigdzie od tego nie ucieknę. Oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Godskin duo. Nic nie poradzę, że tutaj to było jakby... setup był odpowiedni dla tego. Godskin duo to też tak naprawdę znani są też często pod swoją włoską nazwą El Cuatro. El Cuatro. Da się już wejść w ekwipunek? Wydaje mi się, że nie. Jak patrzyłem, to wszystko oprócz settingów było wyszarzone. Jak próbowałem w to wejść, to nie dało się. A, tak myślałem, że to będzie to, co ja. No nie wiem, słyszałem, że jest pani gdzieś na trzecim piętrze, a wcześniej na drugim. Tak sobie myślałem, że właśnie będzie, jak zaczekam przy tym cacku. W ogóle bardzo mi się podoba. Nie wiem, na ile to kwestia ustawień emulatora i w ogóle, ale porównanie takie sprite'u tego roweru z lewej, tak? Sprite'u w postaci, nawet tego portretu, który tutaj mamy. I ten... motor, który wygląda dosłownie jakby był tak ładnie z epoki, nie wiem, PS2. Sareko Takami, nauczycielka Tatsui, przyniosła się z San Hermelin. Jej uczniowie doceniają jej mówienie wprost i to, że stawia szczerość. Na... szczerość, tak. I to, że stawia na indywidualność. Uwielbiam to, że jak ja bym tłumaczył, to pewnie miałbym tutaj Znam. Laga. Znam. A że nie tłumaczę, to akurat mogę ci podpowiedzieć. W pytaniu jednej z postaci przyniosę to pod jej strzelby do szkoły, jak każdy rozsądny uczeń. Gdyby tylko jakaś późniejsza persona miała podobne ciekawe myki. Czyli to w personie było? Dobrze mówię? Kurde, tak. Yosuke i protagonista chodzi z brońmi i zostaje przepani przez policję przecież. Ano.
Macie, całe to prawda, to dość nieformalny proces. Czy protagonista jest, nie wiem, protagonistą, bo tak się wydaje póki co. A cholera. A bol. Nani. Jeżeli tego nie słychać. Okej, okay, już się uspokoiło. Co żeś ty zrobił najlepszego? Mam bardzo wyczulony kabel i nie jestem pewien, czy to kwestia głośników karty dźwiękowej, czy tak. W każdym razie, jeżeli im delikatnie ruszę, tak zaczyna brzęczeć okropnie. Ej. Mam nadzieję, że tego nie było za bardzo słychać, tyle powiem. Bo ja to słyszę aż za bardzo. Znaczy, było coś słychać na samym początku, ale tak to było. Dobrze, dobrze. Więc co chcesz robić, jak skończysz szkołę? Jeszcze nie wiem. Rozumiem. Dobra, to powiedz mi. Nie musi być nic konkretnego. Czy jest coś, co chcesz robić? Nope. Znaczy nie, z jakiegoś powodu wydawało mi się, że persony dwójki mają nie tak niemych protagonistów jak ten. Mają mych protagonistów! Tak, mają twoich protagonistów, w skrócie twych. Więc nie masz pojęcia, co robić po ukończeniu szkoły i nie ma niczego, co chciałbyś robić. Yep! To brzmi jak ja widzę. Ale nie możesz tak długo zostać, wiesz? Co sądzisz? Nie mów mi, jak mam żyć. Yep. Nie myślę o tym. Wyjebka. Toż nie ma co tak spieszać. Pomyśl sobie na spokojnie o swojej przyszłości. Zasługuję na to. Jeżeli chodzi o twoje marzenia, to nieważne, czy zajmiesz tym wolno, czy szybko. Mam wszystkie sranki, let's fucking go! W EP inne postacie jest nie jak na moich tejgrze, więc bardzo się wprawię w ten sub. I mean, nie mi protagoniści są bardzo często rzeczą w JRPG-ach, więc jestem trochę przyzwyczajony. Czemu stajesz takie bariery wokół siebie? Stajesz się tak cierpieć, że ciężko mi na to patrzeć. Czy muszę się tym dzielić? O nie. I wonder who that is. Ktoś to, oh. Ktoś to dwukropek DD postać. Ale to w sumie zawsze istniemy, czy to RPG, czy to platformer. Nie no, mówi przecież. Let's go! It's a me, Mario! Here we go! O, tu jesteś. Hej, Tatsuya! Cześć, Tatsuya! Cześć, a ja! Liza Silverman, współczynnica klasy do GTF. Kaukazjanka, która umie biegle posługiwać się japońskim, kocha kung fu. We własnej opinii najgorętsza dziewczyna w szkole. So long, redacted Bowser! I Mike Steamfat. Proto An. W sumie trochę tak. Blondynka z zagranicy? Na. I do o to ci chodzi. Najlepsze postacie kanalowe z Sojuka. Zero baitu. Zaski pani Sojako. Mam ważną sprawę do zrobienia z Tatsuyą. Mogę pożyczyć? Ja też chciałem pytać, czy postacie mają zmienne portrety, jeżeli chodzi o wyraz twarzy, ale sama Liza już mi odpowiedziała na to pytanie. Yep. A jasne, znaleźć to co ja. Jedyna zła opinia pod tym względem to Liza. Ja mam wrażenie, że przy pierwszym przejściu nie za bardzo przepadałem za Lizę i potem opinia o niej mi się poprawiła. Nie na tyle, żeby twierdzić, że jest moją ulubioną postacią, czy to z czwórki, czy z Arkana, ale mam o niej dużo lepsze zdanie niż przy pierwszym, to na pewno. Zresztą ogólnie w czwórce jest mało postaci, których nie lubię, ale jednocześnie jest mało postaci, które bardzo bym uwielbiał. Mamy problem, Tatsuya.
Zgadzam się, jesteś tutaj. Wow. Czekaj chwilę. A ja! W ogóle nie wiem, czy to tylko u mnie, ale ten sprite wygląda, jakby miała taki kompletny wytrzeszcz i fajkę w gębie. Fajkę w gębie? Nie wiem, ja to tak widzę. Że nie jej makszut, tylko jej sprite. Tak. Jakby wiem, że to był kołnierzyk, żeby nie było. Nie mogę w to uwierzyć. Wciąż nosisz swoją damę. Wiesz o klątwiesz, nie? O mój słodki Jezu. Ta sobie ma reakcję taką samą jak my. Obrócić się, mieć wyjebkę. Animacje się czasem ciebie, wiesz? Ale to możesz zaczekać. To same wyzwanie dla ciebie. Chłopak z Litą Kask kazał mi ci to przekazać. Czy mogę mieć wyjebane? Zależy co to jest. Co my tu mamy napisane? Za twoje słowo. Jedna z dziewczyn z twojej szkoły jest zakonniczką. Ale to nie brzmi jakbyśmy mogli mieć wyjebane. Ale mi dlaczego my mamy się tym przejmować? Jest coś takiego jak, I don't know, policja? Jeżeli my nie przyjdziemy, to dziewczyna umrze. To dlatego. Jeżeli cenisz jej życie, to przejdź do więzienia Sumaru sam. Szef liceum Kasugayama, Mitchell Aikichi. To mielibyśmy iść do więzienia? Do sztumu? Przeszedłeś przez pole, więzienie. Nie przechodź przez start, ale ja już wystartowałem z tym. Ale kasy nie pobrałem. Twitch mi nie pozwala jeszcze pobrać kasy. Ja muszę wypełnić te swoje dokumenty. No, tam dosłownie wypełniasz jakieś najbardziej podstawowe rzeczy. Znaczy, no wiadomo, że nie są to rzeczy, które byś podawał nieznajomemu, tak, ale ten... Ale nie jest to też jakieś bardzo skomplikowane, że nie wiem, żądają od ciebie NIP-u, numeru konta w banku, chuj wie jeszcze czego, też to w Polsce NIP nie jest potrzebny generalnie, dopóki nie prowadzisz działalności. To nie jest obowiązkowe posiadanie NIP-u, chyb? Tak, naprawdę? To jest staromodne. Aczkolwiek słyszałem plotki, że jest naprawdę silny. Jak jeszcze raz usłyszę plotki w ciągu najbliższych 2 minut. Plotki! Okay. Klątwy! Okej! Tiken! To czekaj, co? Almost Cola odpa... A nie, czekaj. Nie, jak już mówiłem, ja Almost Cola się nie tykam. Słyszałem też plotki, że to Litam Kas przeklał nasz emblemat. Na pewno ten sam człowiek. A propos emblematów, to co, w poniedziałek Engage? Nie no, jeszcze nie wiem co będę robił w poniedziałek, ale panuje coś robić w poniedziałek. Się jeszcze zobaczę, coś będzie w poniedziałek jakoś. Nie, zresztą ten poniedziałek nie będzie, bo rodzinka mnie nawiedza. Ale od przyszłego poniedziałku, w zasadzie poniedziałka wesimy. A w środę SMT jest normalnie. To co, ja pan już iść sam, prawda? Jop. Policja może by zrobić to samo co zawsze. Czyli absolutnie nic, bo nic nie może. Plotki o remasterze Bloodborne na PC. Oj, tak, ale by sobie zagrał. W końcu po tych 10 latach plotek. Panie, czekaj, Bloodborne jeszcze nawet nie ma 10 lat chyba. Może tak być. 15? 15 chyba, no. Wiedziałam, ale czy wiesz jak dostać się do więzienia Sumaru? Tak, byłem w piedlu już tyle razy, że na pewno tam dotrę. Mogę tam zaprowadzić. Nie chcę tutaj siedzieć, czekać, aż kontra mnie dopadnie. Proszę, zabierz mnie ze sobą. Wrzuci mi ją do tych. A, zgodził się. Ale zaswają. Czy jeżdżenie w dwójkę na motocyklu jest legalne? Widzę, że ludzie normalnie jeżdżą. Także jest kierowca i pasażer. To, czy to wygląda na zakładniczkę? Nie? Dzięki za żarcie. Miyabi Hanakoji, uczennica 7 z klasy 2T. Mówię na nią Cozy. Redaguje szkolną gazetkę i bada klątwę emblematu. Ej, czy ta laska naprawdę jest jedną z moich fanek? Nie może być. A czemu nie? Eikichi Mishina.
Długorocznych witam Katsugayama, który uwziął się na Tatsuya. Mishima? Mishina, blisko wystarczająco. Kazuya Mishima. Albo ten Mishima z Confidantu Moon. Albo Bob Mishima. Nazystyczny szef gangu, jak również główny wokalista swojej bandy. Tak, swojej bandy, holy fuck, swojego zespołu. Zespału? Ja dzisiaj nie potrafię mówić. Przepraszam, nie powinienem był. Ja dzisiaj kompletnie nie potrafię mówić. Banda była fair, zespał, to już było czepianie się. Nie, spokojnie. Po prostu dzisiaj jestem w bardzo dobrym stanie, jeżeli chodzi o mówienie. I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble. To ja, kiedy ktoś podejmuje jakiekolwiek polityczne tematy ze mną. Ja nawet nie żartuję. Spokojnie, Michel. Tak, Michel Moran. Jak tylko chwilę zaczekamy, to ta soja na pewno się pojawi. Ożeż. A? To się mówi ta co i? Co planujecie? A, więc o to chodzi. O, przyjdź sam! Lisa. Tatsuya? No hejka, co tam? Co tam się dzieje? Skąd to zwątpienie? Mishu Reki, czy jak nie mam? Tak. Mieszkana? Pozwólcie, się przystaje jako genialny artysta Mishu, szerzący miłość do kobiet na całym świecie. O mój Boże. Spal to ogniem. Co ty kurwa palisz? Co tam na grzale? Toś ty do mnie powiedziała, ty mała? To, że wybaczcie, wrzeliśmy kozję jako zakonniczkę, żeby wyciągnąć tej Tatsuję. Chciałeś założyć zespół, prawda, Michel? Szukaliśmy członków. Byłeś jedynym, więc... Ja pierdolę, czy oni wyciągnęli Tatsuję, żeby stał się członkiem zespołu? Na to wychodzi. Come on! Myśleliśmy, że Tatsuya będzie naprawdę dobrze pasował. Jest naprawdę odpowiedzialny i pewnie dobrze było mieć go wśród nas. Jesus. Paki. Wiedzieliście, co by się stało, gdyby się złamał kod baterski, a mimo to... Brachu! Brachu! Tak, tchórzostwo jest niegodne prawdziwego mężczyzny. O nie. Mam flashbacki z innych prawdziwych mężczyzn. Prawdziwych brachów. Oh god no. O tak. Przyjmiemy każdą karę, którą chcesz nam wymierzyć. Eikishimaru. Wyłącz grę. Więc no. Więc to, co mówiliście mi o tajemnicy klątw emblematu, to było kłamstwo? Jeżeli tak, to ja sobie pójdę. Od zakładniczka. My też idziemy, Tatsuya. To jest tak głupie, że zaraz się odpłaczę. Cześć, Tatsuya! Nie chcę zniżać się do tego stopnia, ale... W imię moich braci nie mogę ci tak prosto sobie pójść. W imię mojego honoru jako szefa śmierci wciągam cię do swojego zespołu. No nie. Szefa śmierci? Masz na myśli gacio szefa? Zdaliśmy plotki. Zdaje się szefem naciągając ludziom gaci na web, to? To absolutnie okropne. O, Michel! Gacie? Tam. Czemu dosłownie ma... Niech ktoś naprawi negatyw? Jop. Co się dzieje? Nie mówcie do mnie o gaciach! Nazywam się Eikichimishina! Eikichimishina! Gyobu Masataka Oniwa! Gyobu. Zjebałem. Well then. O Boże, czy to walka? Na to wychodzi? Jestem Radamantus, sędzia... Piekieł?
świata podziemi, Shadow Realmu. Odetnę grzechy twych wrogów moim ostrzem sądu. Po co ma personę? Absolutny gigaczat. No, a my nie mamy. Yep. To będzie problematyczne. Okej, okay, już mamy. Czy to jest Radamantus po prostu? Właśnie nie jestem pewien. I'm confused. Okej, to chyba jej. No. Jestem Eros. Mrał. Moje złote strzały rozpalają po mi miłości. Będę twoją siłą, moja druga ja. Okej, okay. To było szybkie. Ty też możesz tego używać? Niekoniecznie może, jak widać. Nie bój się, weź mą rękę. Nie. Jam jest tobą, tyś jest mną. Nadchodzę z morza twego... Twojej duszy. Najbardziej pskie przebudzenie person save is... Nosiciel piekła, które spala wszelką nieczystość. Wulkan! Wow, automatyczna walka. Ja nawet nie musiałem absolutnie nic zrobić. I wszyscy polegli. To jest game over. Chcieliście gameplay? Proto. Proszę, oto gameplay. Tak wygląda gameplay w Personie 2. Spoiler, nie? Aż chyba nie, ale nie jestem ten. O, gram na ślepo. Póki co jesteśmy bardzo intensywni na haju, ewidentnie. A? Hmm? Okej. Okay. Nie, bo tak przez chwilę miałem... A, bo po prostu jest przejście. Yep. Do Motel Roomu. Witajcie w wyrwie między świadomością i nieświadomością. Nazywam się Filemon. Czy nie pamiętacie? A co mamy pamiętać? I forgot. Czaszka, czaszka, czaszka. Filemon? Kot Filemon? Czy to ty? Moc, którą dzierżycie, zwie się personą. Jest to moc przywoływania siebie wewnątrz was. Bogów i demonów, które w sobie dzierżycie. Drugi ja wypełnione boską miłością. Drugi ja zdolny do demonicznej okrutności. Ludzie noszą różne maski. Takie jak ta, którą ty masz na twarzy. Wasze obecne ja to tylko jedna z tych niezliczonych mask. Wasze persony również mieszczą się wśród waszych niezliczonych ja. Już kitku się pojawił. Na to wychodzi. A nie minęło nawet półtorej godziny. To ja? Czym ty? Od teraz będziecie mierzyć się z straszliwym bytem, który zagraża waszemu istnieniu. Z czasem poza waszym umysłem, poza pustką. Ziemia Sumaru jest piekłem, gdzie plotki są rzeczywistością. Walka się rozpoczęła. O nie. O, plotki. Plotki? Bloodborne na PC będzie prawdziwy, let's go! Fajnie by było. Przywołałem was tu, aby wam to powiedzieć. Teraz iście i złamcie łańcuchy karmy, które zostały na was nałożone waszymi personami. Well then. Ej, Kichi, znaczy, szefie, wszystko okej? Okay? Nie. Jesteśmy kurwa nieprzytomni, czy wszystko jest okej, okay, waszym zdaniem? Znaczy już jest wszystko okej, okay, a nie przejmujcie się tym. To nie był sen, co? Nope. Wiedziałam. Też to widziałam. Nazwał te rzeczy personami?
Bardziej mnie zastanawia, jak to się stało, że tak nagle się pojawiły znikąd. To, co mówi o tym, że plotki się spełniały i o przyszłości, to za dużo, żeby to było zwykły zbieg okoliczności. Hej, mam pomysł. Chcecie spróbować Joker Game? Generalnie to, nie wiem, mam wrażenie, że... Bo Filemon na początku był jak... Ej, zapomnieliście już, więc może... Oni wcześniej mieli jakieś przebudzenie, o którym, nie wiem, zapomnieli po prostu? Możliwe. Liza też staje się wiedzieć więcej niż powinna osoba kompletnie nieznajomiona z czymkolwiek. Aha. A Eikichi ewidentnie miał już jako taką może konsolę, to może nie wiem czy w tej chwili za mocne słowa, ale wiedział co się święci jak tego używać. Aha. Masz na myśli to, gdzie zadzwonisz na swój własny telefon i się pojawia? Czemu miałbym chcieć stosować? Jeżeli stajesz, to tylko sens coś więcej. Jeżeli podcast się sprawdzi, to będzie prawda. Podziękuję. Przecież to niemożliwe. O, takie persony nie są możliwe. Dobra, dlatego ja to udowodnię. To boisz się? Jak chcesz. Zdaje się, że tak powinniśmy coś zrobić po takim śnie. Zobaczmy, czy tak naprawdę jest. Dyń, dyń. Czemu my musimy to robić? Bo my jesteśmy zbyt ważnymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Dobra, spróbujmy. Jokerze, przyjdź. Przybądź. Niemożliwe. To Nokia 3030. To... halo? Ale to zadziałało? Literalnie Joker. No proszę. Za wami. Jestem Joker. Ostatnia karta atowa wyciągnięta z tych, którzy cierpią przez swe sny. Opowiedzcie mi o swych ideałach. Joker, zamaskowana postać, która podobno spełnia ludzkie marzenia. Czemu to robi, kim jest, pozostaje tajemnicą. Jajcarz? O nie, no jajcarz. Podoba mi się, że tylko jeden jest taki fizyczny, a reszta to pseudoduchy. Nie, musicie się pospieszyć i powiedzieć im o swoich ideałach. Jeżeli się tego nie zrobi, to staniecie się cienioludźmi. Cieniami? Staniecie się nobodies. Ho, ho, ho! Wasze karty atutowe zostały odkryte. Zakładem, który był na stole, były... Wasze wewnętrzne, drzemiące serca. Zgodnie z tytułem zgarniam całą nagrodę. O mój Boże, nie padę stary się śniami. Lepszym pytaniem jest, czemu tylko trójka, a nie Liza? Mam pewne podejrzenia, ale... Ty, Daniel, coś ty zrobił? Ideały sprawiają jedynie ból tym, którzy nie mają mocy. Uwolniają ich od ich cierpienia. Nie ma co marzyć o niemożliwych marzeniach. Są ledwie skorupami marzeń bez życia. Można ich widzieć, ale jednocześnie nie. Są zapomnieni i stają się prawdziwymi cieniami. Ekran. Czy mi się jak zwykle przełączyło oczy i się przełączyło mi się na sosy? Holy fuck. Wow. Kocham tego. Totalnie dlatego, że im piłka spadła idealnie na jedynkę albo dwójkę. Pewnego dnia wyjebię sobie przejścia między scenami albo po prostu usunę sceny na sosy. Bo już któryś raz mi się to zdarza. Nie można ich widzieć, ekran znika. Przypadek. A dosyć gadaninę.
mam parę innych spraw. Nie mogę się ruszyć. Czy to strach? Minęły wieki to, co ja słucham. Czekałem na chwilę, kiedy mnie przyzwiecie. O, patrzcie, Joker nocna. Przybył z przyszłości, tak naprawdę. Persony 5. Na pamiątkę dostaję wam coś ciekawego. Nie persony, lecz prawdziwe demony. O, nie. Nie wyglądają na prawdziwe? Okej, okay, już wyglądają na prawdziwe. Czym one są? Nie wiem, ale są wobec nas bardzo agresywne. Ale nie trafiają. Wszystko jest okej. Okay. Let's go! Wulkan jest silny. Panda, nie pozwolę im się zabić. Bąk. Bąk. Ej, popatrzcie ze mną, jeżeli zatkujemy razem, to może nam się uda. Czy to actual combat, z którym się bijemy? Pewnie nie. Łączone zaklęcie. Pomysł godny podziwu, ale zdecydowanie za słaby. Taka ofensywa na nic się zda. Eikichi Mishina, Lisa Silverman. I ty, złodzieju, czas na waszą śmierć. Nie uciekniecie z koła fortuny. O, tak to jest, jak przychodzi endgame'owy boss na początek gry. To tym razem pewnie nie będzie Dagdy, który nas uratuje. Nie, on może kastuje dzisiaj. O, no. Nie wiem, kto kastuje w sumie. O, nie. Te oczy. Nie zmieniłeś się. Jakie marzenia zbudowałeś na tropach ideałów innych? Cokolwiek masz na myśli, nie mam zielonego pojęcia, o czym do niej mówisz. Twa pokerowa twarz mnie nie zmyli. Jesteś durniem, który nawet nie wie, czego chce. Zgadza się, powiedziałem to dopiero co pewnej osobie. Ciekawe, czy ten dialog się zmienia w zależności od tego, co powiemy. No ciekawe. A tak, nie aż nawet prawa marzyć. Powinieneś wiedzieć, po co tu przybyłem. O czym ty to diabła mówisz? No my ci zabiliśmy. Mamy persony? Nie. Nie pamiętasz? Nope. To jest z tym pamiętaniem i przypominaniem, halo? Niemożliwe. Jak to... Jak do tego mogło dojść? Nie wiem. Jaki jest sens cię zabijać, jeżeli nie pamiętasz? No nie. To jest absolutnie przeklęta logika i coraz bardziej się jej boję. Sewietta pamięta. No w tym wypadku ewidentnie zapomnieta. Tym razem uniknąłeś swego losu. Ale nie zaznasz spoczynku. Moje demony będą twoimi zabójcami. A czyli wystarczy mówić, że się nie pamięta i jesteśmy git. Okej. Okay. Yep. Dobry deal. To jest absolutnie Iris. Przekręta logika. Niech ten Iris będzie po mnie pamiątką. A teraz idź i przypomnij sobie grzechy popełniłeś. Wtedy się zemszczę. Yep. Iris. No. Tatsuya be like, what am I fighting for? Nie wiem czemu, ale na sprajcie Eikichi wygląda mi jak jakiś taki typowy kilkudziesięcioletni naukowiec. W sensie nie na portrecie, tylko na sprajcie. Tak mi się kojarzy jakoś. Przepraszam, Ken. Gdybym nie zmusił cię do grania w tę grę. Czy oni teraz tak to już zostaną na amen? Z kim rozmawia Eikichi? Znaczy szef? Oh my. Oni są dosłownie niewidoczni. Naprawdę zostali zapomnieni. Przykra sprawa. Czy my możemy z nimi gadać? Moje marzenie?
A to nieistotne. To nie jest tak, że... Ale przynajmniej my o nich pamiętamy. Muszę przejąć coś inny interes, ale czemu? Chciałem zostać lekarzem, ale co się nie stanie? Nie chcę już myśleć. O nie. Wyłączenie mózgu tak naprawdę do tego doprowadzi. Ken, chciałeś zostać mistrzem boksu, prawda? Chciałem nagrać się, naprawdę świetny motyw. Przykro, po tym co ci obiecałem. Nie ci tylko tego nie zmusił. Cholera. Nie wierzysz, że Joker był prawdziwy. Ale za co on się chce na nas zemścić? No, całkiem szybko mamy jakieś takie... Yep. Nie... Wskazówki co do tego, że coś się musiało zadziać wcześniej z tymi postaciami. Yep. Nie jest to zdecydowanie wstęp Persony 4, gdzie przez pierwsze parę godzin jest literalnie nic. A co mojego prawdziwego imienia? Proszę nie mówić o tym szwowi? Proszę. Mogę, ale nie muszę. Okej, czyli co, idziemy? Zostawiamy ich tak? Chyba nie mamy wyboru, to jest najgorsze. A czyli to co ja? Będziesz pomógł go ścigać, tak? Trzyma się od tego z dala, ja się nim zajmę. To brzmi jak absolutnie okropna rzecz, biorąc pod uwagę, co nam się właśnie stało. Zawsze mi to chyba to, że wiemy, że ewidentnie ktoś jest w cholerę silny. Nie dajemy rady mu grupowo. Zostaw go, ja się nie zajmę. Bo tu nie chodzi, to nie jest logiczne myślenie, to chodzi o zemstę. To jest honor bracha. Oh no. Not the bracho angle. Ej, spokojnie ludzie. Mam do czynienia z prawdziwym potworem. Jeżeli nie będziemy się trzymać razem, to umrzemy. Wow, ktoś mówi z sensem? Tylko nie wiemy, gdzie nawet zacząć się szukać. Niech ktoś inny się nim zajmie, na przykład policja. Wiesz doskonale, co może policja. Kto by nam uwierzył? Musimy znaleźć jakąś broń i go zabić, albo mamy przerąbane. Fajnie, czy broń nam pomoże? W jakim razie może będę w stanie pomóc? Spróbuję się dowiedzieć czegoś o tym Jokerze. Póki się tym będę zajmować, to przygotujcie się, żeby się bronić. Ale biorąc pod uwagę, że było nam grożone demonami, to... Nie jest to zły pomysł. No i przypomina, plotka głosi, że sklep za menem w Alei Sekameya sprzedaje też bronię. Hon. Mówi się, że właściciel był kiedyś szpiegiem. Biorąc pod uwagę, co się dzieje, to może warto tam zerknąć? Czemu nie? Nie mam lepszego topu. Jeżeli plotki się sprawdzają, to czemu nie? Same nasze persony mogą nie wystarczać, więc to lecimy do sklepu za menem. I w sumie można dzięki temu systemowi może dużo osiągnąć. Wystarczy, że rozpuścisz sam jakąś plotkę i ona stanie się prawdą. Nie można w ten sposób poszukać systemu trochę? Znaczy właśnie pytanie, na ile to działa, tak? Bo to... Nie mamy do końca informacji za bardzo, jak działa ten cały system z plotkami, tak? Czy... Aha. To jest tak, że dowolna plotka, którą puścisz, się spełnia, czy trzeba jakieś warunki spełnić, żeby ona się spełniła? No bo to logiko, jeżeli zostaną puszczone dwie kompletnie przeciwne plotki, to co wtedy? Nie mogą się obie spełnić na raz. Więc jakieś obwarowania na pewno muszą być, tak? A na razie mamy takie bardzo powierzchowne informacje. Sure. Tak, musimy iść najpierw do sklepu za menem. Tutaj jest Alei Sekameya. No i mamy sporo miejsc do wyboru. Fioletowy. Fioletowy pokój. Aksamitny pokój. Fioletowy pokój! Fioletowy? Tak, fioletowy pokój, a co? Welcome to the Velvet Room. Welcome to the Violent Room. Violence Room. Tutaj budzą się różne aspekty ludzkiej duszy. Czekaliśmy nawet na rozkaz naszego pana Filemona. Nazywam się Igor. Czyli rozumiem, że Igor w dwójce to jest bardziej takie... no siema, jestem tutaj, ale Filemon jest ważniejszy. Znaczy... Generalnie Filemon po dwójce się tak oficjalnie nie pojawia, więc...
nie ma za bardzo powodu, żeby o nim wspominać. Tak, 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 tak. Tylko bardziej mi chodzi o to, że w porównaniu do tych właściwych person... Uff. To Igor ma mniejsze znaczenie i dlatego to P2 jest podrabiańcem. Aha. No i generalnie to, co Geralt pisze, że jak ten... Jak się pojawiają motylki w personach, to też zazwyczaj jest to implikowane, że jest to Filemon. W czwórce chyba też były motylki, nie jako save pointy przypadkiem. Gdzie? W czwórce. Wydaje mi się, że save pointy były jako motylki i że to też było implikowane, że to Filemon jest. Mogło tak być. Biorąc pod uwagę, jak mocna postać jest łączona z motywem motyla. Jestem Baladon na fale odwiedzających wojowników, którzy rzucają wyzwanie potworowi zwącego się sobą, zwącym się sobą. Jestem bezimienny, pianista, który otwiera wrota zamknięte. Bezimiennej! O nie. Banuję za odniesienia do Gothica. Nie, nie zbanuję, ale proszę, nalegam. Nie róbcie tego. Okej, okay, jakby benefit of the doubt. Oni po prostu jeszcze nie zdążyli odsłuchać twojej wiadomości. Oni na pewno zdążyli. Jestem malarzem demonów. Moja sztuka przedstawia bogów i demonów, którzy mieszkają wewnątrz ludzi. Nie wyglądasz mi na malarza. Będzie mi jeszcze jednego malarza, spokojnie. Nasza czwórka odpowiedzialna jest za pomaganie wam w przebudzaniu nowych dusz, nowych person. Bardzo miło poznać. Ale bym sobie studiował jakoś pisane. A ja zapomniałem, że tutaj jest ten inny motyw tego. Velvet Roomu? Znaczy nie, Velvet Room jako taki ma normalny swój ten motyw, tylko... Właśnie to nie nawet ten. Nawet teraz jak siedzę w Velvet Roomie, to jest to inne. Na pianinku gane. Masz gry na telefonie? Czemu? Nie widzę tego, tak powiem. W każdym razie na razie jeszcze za bardzo nie mamy jak się bawić w persony, zgaduję, więc wrócimy innym razem. Arkany są trochę inne, jeżeli chodzi o zmieszczenie person, to nie można powiedzieć tego praktycznie każdej personie. Takie przynajmniej czasem mam wrażenie. Wszystkie sokowe anioły są w Judgment. O mój Boże. Stare persony na pewno są zauważalnie inne względem tych nowszych, to do tego już się z góry będę przyzwyczajał. Aha. Okej, zjadłem truskawkowy talmen, a teraz przejdźmy do rzeczy. Tadashi, bezużyteczny pracownik w agencji detektywistycznej Kuzunoha. O! Marzą się w wielkie czyny. Rozpieszczony syn właściciela Satomiego Tadashiego. Byłam szpiegiem, a to było dawno temu. Teraz prawda, tylko ten sklep... Właściwie to sklep. Cały czas moje to sklep, to bardziej restauracja z MN-em. Czemu miałbym sprzedawać bronię? Słyszałem od szefa i Tamaki, że sekretne danie to hasło, które wystarcza, aby dostać się do tego, co sprzedajesz pod stołem. Musiałem zamówić nie to, co trzeba. Często coś sekretnego. Może to gioza ze słodkimi czerwonymi fasolkami? Pixie Slowy wszędzie po czwórki. Serio? Wydawało się, że ten... Wydawało się, że gdzieś jeszcze była, aczkolwiek może za bardzo kojarzę z czwórki jako magician. Co? Chcecie branie? Wy też? Byłam trzecią żoną jednego z arabskich szejków i... Nie sprzedaję pani. Oh, really? Doszły nas w takim razie niepoprawne plotki. O kurczę. Więc plotki się nie sprawdzają? Ta fabuła poszła się jebać?
Napisy. Dun, 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 dun. Bad ending. Jestem detektywem, który zajmuje się mrokiem tego miasta. Zajrzyjcie do agencji detektywistycznej Kuznocha, aby spełnić swoje detektywistyczne zechcianki. Może to jedna z naszych ulotek. Nasza siedziba ma siedzibę. Nasza siedziba znajduje się w Alei Sekameya. No i gdzie ta ulotka? Zostałem ją? O, ale dużo mogę zobaczyć. Nawet tego nie mogę zobaczyć. No, co za niespodzianka. Nie wiem, że można tutaj coś takiego zjeść. Miasto jest naprawdę przerażające. Tutaj Walt jest tego radną. I mean, biorąc pod uwagę, że moi żenioły są Judgment, to zgaduję, że Judgment też jest taką normalną arkaną. Załardo! Próbuję was omotać, dzieciaki. Nie wierzę, że uwierzyliście w jej dzikie opowiadki. Więc była szpiegiem, a ja byłem jej ochroniarzem. A, to dobre. Czy możesz nam coś więcej powiedzieć? Najwyraźniej nie. Doskonale. Szpiegiem? A my byliśmy jego X rodziną. O nie. A to by oznaczało, że jakieś dziecko ma tej telepatyczne zdolności. Konsultacja była najbardziej specyficzna arkana. A jak? Ktoś jeszcze ma wrażenie, że była bardzo mało używana. Eon wiem, że była częściej niż w Fesie. Hunger nie było jakoś bardzo rzadko? Te związane z Adachim w spółce? No moment, no proszę. Od nas lepiej. Mówię coś o second danie, to co ja? To musi być hasło, które jest potrzebne, żeby kupić bronię. Pozmawiam szafę i zapytałem się o co chodzi. Okej. Okay. To nie była osoba, z którą rozmawiałem. On zawsze zdarza się z klientami Snowdów. Znam ją odkąd byłem dzieciakiem i znam się też na tym miejscu. Wiem, że na pewno nie da się kupić broni. Okej, okay, rozumiem. To... Ej, ej, ej. No to... bida, no bida. No. To może tutaj nam coś powiedzą. Jak rozmawiam o arkanach, to fun fact. Boże, to wygląda bardziej jak biuro jakiegoś jakuzy. I ta statua zdecydowanie... Jakuza? Nie jakuza? Is that a reference to the critically acclaimed Like a Dragon series? Temperance jest jedyną klasą, jeśli nie dostała żadnego persona usera. Bardzo ciekawe. Nie wiem, jak to wygląda w jednym tej dwójce, tak, ale ten... W sumie po trójce chyba... Po trójce chyba były tylko z pierwszych 12 arkan, dobrze kojarzę? Jezerze? Czy mi się już teraz mocno... na głowę sypie? Wciąż jest w moim maklogu, ja mam się kiedyś zabrać, mam trochę podobnie. Ja z personą dwa miałem też trochę tak, że o, siedzi w backlogu, kiedyś się przejdę, kiedyś, ej, nie mam czego streamować. Dajcie, czy mogę wam w czymś pomóc? Tamaki, pracowniczka agencji, zajmuje się duchystem, uczęszczę do... Dwa koleż to nie jest ten. Do szkoły policjalnej dla kobiet i jest aktywną przywoływaczką demonów. Devil Summoner. Czy to jakieś bardzo subtelne nawiązanie do innej serii? Subtelne. Jak młot pneumatyczny, subtelny. I know, right? Chodzi z Tadashim z jakiegoś przeklętego powodu. A nie, tak to mam pytanie. Czy możemy spotkać się z głównym detektywem? Jest tutaj, więc mogliśmy po prostu do niego podejść.
zależy, czy to nowy content wersji na PSP. Tutaj to ja kompletnie nic nie wiem, jak tego, więc mówię, ja o personach 1-2 wiem bardzo mało, więc ciężko mi takowej powiedzieć. A więc te plotki o sekretnym daniu i handlu bronią. Rozpowszechniliście, aby podkreślać to też jemu? To nie jest tak, że rozpowszechniliśmy, po prostu powiedzieliśmy mu o tym, a Tadashi zaczął o tym gadać. Doskonale! Wiedziałem, że to tylko też kiera. W każdym razie to nie jest tak, że plotki mogą się magicznie spełnić, czy coś. Trochę jest Jokerem, on musi zawsze istnieć. Masz ty tym powiedzieć coś więcej? Też zajmuję się sprawą Jokera. Ukradł wasze serca? Może to jest ten fabuła równoległa do piątki? Aż ten piękny kineskop. Widać, kiedy to była gra. A, rozumiem. W te niezwyczajne wypadki, które ostatnio się zdarzały, miałoby znacznie więcej sensu, gdyby plotki naprawdę stawały się rzeczywistością. Szef Todoroki był kiedyś zwyczajnym trzeciorzędnym detektywem, ale nagle stał się geniuszem. Mój młody synu Todoroki. O nie. Not the Boku no Hero here. Zajmuję się przy okazji przewodowaniem demonów. Podoba mi się, że nie kryjesz się z takimi rzeczami. Ano. Ale takie sobie o przywoływanie demonów. Normalka. Yep. Ja się słyszeliśmy w przestrzeni plotki o tym, że jakie jest to sekretne danie? Tak, jeżeli plotki się spełniają, to możemy je w przestrzeni tak, żeby były na naszą korzyść. Może to trochę jak w tym, jak metaversum mówiące, że to zależy od tego, jak bardzo ktoś jest poznawany i wtedy to się spełnia bądź nie. Zajmę się tym za darmo, ale musicie złożyć oficjalny wniosek. Może sprawdzić też plotki. Tylko, że obecnie żadnych nie ma. To jest o tyle ciekawe, że mamy do wyboru, powiedzmy, plotki agencji detektywistycznej i plotki demonów. Tak jakby jest napisane, że demony mogą rozprzestrzeniać swoje plotki. To mnie ciekawi. Jak to ma działać? Jak się tego boję, nie będę kłamał. A na razie możemy rozprzestrzenić plotki, że ten, że była kiedyś szpiegini sprzedaje prawdziwe branie. Ciekawe, czy to też będzie potem tak, że będą się pojawiać inne detale, na przykład dla jednego typu plotek i trzeba będzie wbijać pośród nich. O, to brzmi ciekawie. A, no dobra, zobaczymy, co to nam dało. A pójście sami zobaczcie, jeżeli plotki się spadają, to zamówienie banowego ramenu Chelsea powinno załatwić się wam do nie. Czyli możemy korzystać z plotek dla naszej korzyści. Bardzo miło. Jop. Czy mogę rozprzestrzenić plotki, że jesteśmy milionerami? Czy mogę rozprzestrzenić plotkę, że jesteśmy nieśmiertelni? Domyślam się, że będzie miało to jakiś limit i w ogóle, ale póki co wygląda to bardzo dziwnie. Przegrałeś grę. The game. You've lost it. Gajes, przegraliście grę. Bardzo mi przykro. Dobra, tam jej przegrałeś. The game. Czemu ja? Jeden banowy ramen Chelsea. Proszę pani. Wiedziałam, że kiedyś ten dzień wyjdzie i Kishi. Sama postawię te bronie w stanach pożegnania. Zobaczmy. Ej, Kichi, ty dostajesz standardowych fterów. Pan fajny dostanie Misericordię. I dorzucę też dla dziewczyny skórzane rękawice. Miło. Wiesz, co mi się bardzo podoba? Nie. Nasi koledzy, przyjaciele dostają po prostu zwyczajne przedmioty, ty dostajesz jebaną broń. Bo Tatsuya jest przekoksem. No jest w końcu pan fajny. A tak to Eikichi dostaje jebany futerał. Czy futerałem pustym można kogoś pobić? Powiem tak.
ja mam futerał od gitary i nie wydaje mi się, żeby dało się tym kogoś sensownie popić. Znaczy, jak to takie mocniejsze futerały, to czemu w sumie nie? Może kwestia tego, jaki ja mam, tak? Że on jest taki, no... Nie nadaje się za bardzo do niczego. Kto powiedział, że futerał jest pusty? I mean... Dostajemy futerał, a nie gitarę z futerałem. Ale zasady to zasady. Musicie zjeść to, co tam mówiliście, albo inaczej nie ma o niczym mowy. Tajemnicze jedzenie X. Przykro mi, Eikichi. Tak mi nie przykro. Oba, zjadłem to. Proszę. Ej, słuchajcie, mamy wielkie informacje. Wielkie newsy. Rozmawiałem z kimś, kto widział, jak dyrektor Hania rozmawiał z tajemniczo zamaskowaną postacią. Z Jokerem? Hajme, naprawdę. Ciekawe, to był Joker. Hajme. Hajime. Właśnie dostałem sobie jakieś takie po prostu... To chyba te chińskie wtręty, co ludzie mówili, że ona krzyczy. No. Brzmi jak taki właśnie wtręt. Mhm. Jej no. Taki kujryk. Aha. Kudwo. To nawet nie było specjalnie, honestly. Not the Boku no Hero. Chyba. Biorąc pod uwagę, w jaką grę gramy. My Hitler Academia. Wracajmy do siódemki. Hania może coś wiedzieć o Jokerze. Okej, let's go. Ja będę badać związek między Jokerem i plotkami. Okej. Lisa pewnie bardzo chciałaby badać związek między nią a Tatsuyą. Znaczy, wiesz co, jak na to, jakie plotki były póki co, to... Plotki! Znaczy, chodzi im głównie o to, że jak na to, że wiesz, ludzie tak dużo mówili w ogóle, tak, a ona sama nie zachowuje się w żaden sposób, jaki by na to, powiedzmy, wskazywał, tak? Jest dużo bardziej spokojna, nie rzuca się na Tatsuyę od razu i tak dalej. W samych dialogach, pamiętaj, tak, dużo bardziej wynikało to z tego, co mówili inni o tym, aniżeli co mówiła sama Liza do Tatsuyi. Kto tu jest na ślepo? Tak. Domyślam się, że część czatu nie jest. Ja na pewno jestem, Sevik też jest na ślepo. Tak. Bo Sevik kompletnie... Przynajmniej tak mi się wydaje, że kompletnie nie kojarzył. Znaczy, wie coś o personie, ale nie grało. Aha. Ja nigdy nie widziałem Persona 2. Ja widziałem dosłownie jakieś pojedyncze rzeczy i trochę czytałem na co-opsach, ale nie jakieś bardzo ważne fabularne rzeczy, więc nawet samą fabułę będę miał na ślepo. No i na dzisiaj sobie skończymy, jak tylko. Okej. Nie gwarantuję, że będę miał gości na każdym streamie, żeby nie było, ale... Mhm. Ja przynajmniej planuję robić tak, że jak będę robił jakiekolwiek streamy, to będę wchodził na nasze serwery doradztwa finansowego. I jak ktoś będzie chciał, to będzie wpadał, więc nie wykluczą, że po prostu ludzie będą. W najbliższy poniedziałek jeszcze streamować nie będę od przyszłego, nie tego najbliższego, tylko jeszcze następnego poniedziałku. Raczej wrócę do streamowania w poniedziałki, a w środę normalnie ten SMT4 Apokalips powinien być. Nice. I w sobotę normalnie powinna być regularnie Persona. Taką przynajmniej mam nadzieję. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć!